Witajcie moi drodzy, ja mam na imię Beata, a Wy trafiliście na kanał Keto Travelers. W dzisiejszym odcinku poruszymy temat adaptacji. Przypominam, że seria na tej playliście to są odcinki krótkie, raczej treściwe, bez zagłębiania się i jakby wdawania w szczegóły poszczególne tematy. Bardziej te odcinki mają na celu to, aby pokrótce wyjaśnić i przybliżyć ludziom, którzy mylą często gęsto pojęcia, nie wiedzą o czym piszą albo zadają po raz 55 te same pytania. A więc dieta ketogeniczna i ketoadaptacja. To będzie tytułem tego odcinka. Zapraszam. Adaptacja do diety ketogenicznej, czy ketoadaptacja, możecie często spotkać się też z takim terminem, jest to taki okres na diecie. Umownie mówi się, że jest to miesiąc, gdzie może być to u Was tydzień, a może być to 12 tygodni, ale umownie przyjęło się, że będzie to około miesiąca. Generalnie jest to okres, w którym wszystkiego się uczycie. I tu nie chodzi tylko o to, że uczycie się nie wiem, diety ketogenicznej. Też, ale jakby często jest tak, że moja adaptacja się skończyła, ponieważ moje ciało produkuje ketony. No nie, nie jest tak do końca. Ponieważ na samym początku, jeżeli jecie tak bardzo dużo tłuszczu, to te ketony i tak będą się w wątrobie produkowały, no bo tak to się właśnie dzieje. Co wcale nie oznacza, że te ketony będą zużywane, ponieważ być może macie jeszcze duże pokłady glukozy w organizmie i to też musi zostać zużyte, tak? W związku z tym, żeby to się wszystko wyrównało, żeby ten organizm się poprawnie przystosował, żeby on w odpowiednich ilościach jakby produkował taką ilość ketonów, która później zostanie zużyta, a nie nadwyżka będzie na przykład wydalona w moczu, potrzeba trochę czasu. Adaptacja jest również takim okresem, w którym Wy się uczycie. Uczycie się, co jeść, co Wam szkodzi. Często, gęsto możecie zaobserwować, że na przykład macie alergię na pokarmy, w których wcześniej nie mieliście. A często z Waszego organizmu, jakby Wasz organizm pozbywa się toksyn. A w związku z tym jest to taki okres przejściowy, tak? Uczycie się. Wasz organizm się uczy, może nie tyle uczy się, ponieważ ketoza jest stanem fizjologicznym, wasz organizm wie jak to zrobić, ale jakby jest to taki stan fizjologiczny, który jest świadomie teraz wywołany, a nie on się wydarzy, ponieważ wy zmusiliście go do głodówki, tak? W skrócie. Adaptacja. Na okres adaptacji jest również doskonałym okresem, żebyście się nauczyli właśnie komponowania posiłków. Jeżeli obejrzeliście poprzedni filmik na temat czym jest ketoza, linki zobaczycie na górze. W okresie adaptacji należałoby szczególnie zwrócić uwagę na to, jakie mamy obecne niedobory i nie dopuścić do tego, aby te niedobory się pogłębiły. Często niestety, ale zaleca się na adaptacji. Ogólnie taki polski kanon adaptacyjny to jest 20 gram węgli, czy tam 5% węglowodanów. 15, a nawet spotkałam się z wartościami 10% białka i reszta, czyli aż 80% i więcej tłuszczu. No słuchajcie, nie wszystkie witaminy rozpuszczają się w tłuszczach, tak jak nie wszystkie witaminy rozpuszczają się w wodzie. W związku z tym z tłuszczami nie jesteśmy w stanie podać sobie wszystkich mikroelementów, więc jest duża szansa, że przez ten miesiąc adaptacji po prostu narobicie sobie szkody. Tak? To są te wszystkie skutki uboczne, o których powiem w następnych filmach, ale one bardzo często występują podczas okresu adaptacji. Znacznie rozsądniej byłoby nie rzucać się i nie za wszelką cenę starać się zaadaptować do stanu ketozy w jak najkrótszym możliwym czasie.
tylko może zrobić to bardziej stopniowo, czyli przyjmować pełnowartościowe białko zwierzęce w większej ilości, a nie tylko 15%, a do tego jeść większą ilość węglowodanów z warzyw. Zostawiam Wam to do rozważenia, ale generalnie jeśli chodzi o adaptację, to chyba by było wszystko. To będzie dosyć taki krótki odcinek. A jeszcze raz tylko przypomnę, że adaptacja do diety ketogenicznej jest takim okresem przejściowym. A, przypomniało mi się jeszcze, że chciałam Wam powiedzieć o jeszcze jednym błędzie takim w adaptacji, który ludzie popełniają, który ja też notabene popełniłam. Na szczęście udało mi się uniknąć jakichś tam skutków ubocznych z tym związanych, ale bardzo często ludzie źle mają policzone zapotrzebowanie kaloryczne albo świadomie przyjmują sobie kaloryczność na jakimś tam poziomie, nie wiem, powiedzmy przez 2 tygodnie, a następnie już po 2 tygodniach oni szybciutko zaczynają redukować. Miałoby to być może jakiś sens, gdyby faktycznie po tych 2 tygodniach taka osoba była w pełni zaadaptowana do diety ketogenicznej, a wątpliwa sprawa, ale zdarzają się takie przypadki. Natomiast z takich długofalowych skutków no nie jest to zbyt optymalne, bo to jest tak, jeżeli za wszelką cenę szybko chcecie coś osiągnąć, to będziecie to robić najprawdopodobniej źle, w sposób niekontrolowany. I albo zakończy się to tak, że będziecie mieli zastój na wadze, potem będziecie różnych dziwnych rzeczy robić, używać albo płakać po grupach na Facebooku, że Wasza waga stanęła i co mam teraz zrobić. Albo możecie przemyśleć sobie od początku, jak oglądacie ten odcinek, podejść do tego z głową, zrobić sobie jakiś fajny plan, dać sobie dużo czasu, dać sobie przystosować się do jakby nowego sposobu odżywiania, do tego, że nagle nie ma w Waszej diecie 60% węglowodanów, tylko w zamian za to jest 60% tłuszczu na przykład. Tak, wiem co mówię, 60% tłuszczu, a nie te 80%. Pamiętajcie, że nie dla wszystkich adaptacja oznacza 80-90% tłuszczu. I nie wszyscy muszą tak jeść i również wejdą w stan ketozy i również mogą być na diecie ketogenicznej. Dla wielu ludzi również, muszę o tym wspomnieć, będzie bardziej optymalne i bardziej zdrowe stosowanie diety niskowęglowodanowej. Dla części ludzi optymalnym rozwiązaniem będzie to, że rotacyjnie będą sobie stosowali dietę ketogeniczną z dietą niskowęglowodanową, a może w niektórych okresach nawet z dietą wysokowęglowodanową. Oczywiście węglowodany w odpowiedniej postaci podane, węglowodany zdrowe, czy jak najmniej nam szkodzące, nie mówimy tutaj o cukrze białym czy cukrach prostych. No to tyle. Znowu mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Starałam się, żeby był taki dosyć krótki. Przykro mi, jeżeli czujecie jakiś tam niedosyt, przyzwyczailiście się, że gadam ze 20 minut na każdym odcinku, ale celem tych odcinków, jeszcze raz powtórzę, jest takie krótkie i dobitne powiedzenie, czym jest dany temat, a czym nie jest. Bo naprawdę, uwierzcie mi, bardzo dużo ludzi myli pojęcia i po prostu klepią bzdury i naprawdę czasami szybciej, prościej jest mi po prostu wkleić link do filmu, żeby sobie ktoś w wolnym czasie to odsłuchał i obejrzał, zamiast pisać po raz 55 tę samą odpowiedź. No, to dziękuję za zrozumienie. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Jeżeli Wy macie jakieś takie Wasze prywatne odczucia czy przemyślenia na temat adaptacji do stanu ketozy, tak jak wspomniałam, można ją przeprowadzić na wiele różnych sposobów. To, że coś zadziałało u Was czy u mnie, wcale nie oznacza, że zadziała u kogoś innego. Przysłowiowe 5, 15 i 80 nie musi być dobre dla wszystkich. Pamiętajcie o tym,
i bądźcie mądrzy w waszych dietach i w waszych wyborach. Życzę wam wszystkiego dobrego. A no oczywiście zapraszam do subskrybowania kanału i zapraszam do następnych odcinków. Trzymajcie się.